Chciałbym serdecznie pogratulować władzom Krakowa. Naprawdę, ze szczerego serca, że tak dbają o rozwój prywatnego biznesu. I proszę, tereny przy Alei 3 Maja, które generalnie należały do miasta, poprzez wiele lat ciężkiej pracy urzędników, radnych oraz starań biznesu, zostały przejęte przez prywatne firmy. Z jednej strony budowane są apartamentowce, a z drugiej strony jest zamknięty teren, gdzie już nie będzie żadnych basenów pływackich oczywiście, a właściciel terenu powiedział, że oj, nie, korzystanie z urządzeń sportowych to może być, ale za pieniądze, bo przecież korzystanie z czegoś za darmo to jest złe, to jest demoralizujące. No tak, miał rację. Także dziękujemy władzom Krakowa. Bardzo dziękujemy, że tak hojnie wspomaga prywatny biznes i przekazuje tereny miejskie prywatnym właścicielom. No i trzeba powiedzieć, że wykazał się heroiczną i wieloletnią pracę, żeby dojść do takiego finału. Była to praca radnych Krakowa, urzędników, no i nieustannego starania się biznesu, żeby dojść do takiego szczęśliwego finału, żeby te tereny stały się terenami prywatnymi. A więc jeszcze raz gorące podziękowania. I jeszcze jedno. Chciałbym przeprosić też władze miasta, prywatny biznes za niektórych mieszkańców miasta Krakowa, którzy w sposób nieodpowiedzialny krytykowali te decyzje, mówili o potrzebach społeczeństwa, mówili o jakimś dobru ogólnym, mówili o tym, że przecież baseny pływackie są potrzebne, nie ma ich w tym miejscu, że ludzie potrzebują też na sposób amatorski uprawiać sport i że te tereny by to wspaniale uzupełniały bazę w Parku Jordana oraz teren Błoń. Nie. Władze jednak nie uległy i mamy szczęśliwy finał. Tereny te są już na zawsze terenami prywatnymi. Dziękujemy władzom Krakowa.